jeśli chcemy tworzyć czy zrobić uczciwie bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, to myślę, że trzeba porównywać wyniki, co było osiągane. Trzeba to porównywać do priorytetów, które były w przemówieniu inauguracyjnym premiera Tuska w Parlamencie Europejskim na początku lipca. I oczywiście trzeba też brać pod uwagę kontekst europejski i kontekst międzynarodowy. Tak? Więc były cztery, o ile pamiętam, tak? Były cztery chyba priorytety. Tak? Pierwsza to była wspólna, idziemy dalej, dalej w kierunku wspólnej polityki energetycznej. Tak? A tutaj niestety padła raczej szybko decyzja po wypadku w Japonii, jednostronna decyzja kanclerza Merkel, że Niemiec wycofują się z energii atomowej. I więc wspólna polityka energetyczna potrzebuje wspólnej decyzji, jeżeli ktoś weźmie ważną decyzją, która może mieć wpływ na innym krajem. Tak? Więc pierwsza decyzja to nie zależy od Polski, oczywiście to nie jest wina Polska, ale no, po wypadku Angela Merkel, wycofujemy się za kilka lat, wrócąc do poprzedni kompromis wewnętrzny w Niemczech itd. itd. Drugi priorytet polskiej prezydencji to było dalszy krok w kierunku wspólnej polityki obronności. I no, myślę, że tutaj była tak, wspólna chęć Francja, Wielka Brytania, Polska, ale niestety była ta interwencja czy wojna w Libii. Tak? I dla mnie to mogłaby być pierwszy test i pierwszy przykład wspólnej interwencji, wspólnej polityki obronności Unii Europejskiej w konkretnym przykładem. Bo to nie jest Afganistan, to nie jest daleko, to nie jest Irak, to jest dokładnie sąsiedztwo Unii Europejskiej, w drugiej stronie morza. Tak? Więc na pewno co tam się dzieje, będzie miał wpływ nad Europą. A tutaj mieliśmy mandat ONZ, więc to była legalna interwencja, Europa była podzielona, tak? Od początku Niemcy mówili, nie idziemy, nie jesteśmy zainteresowani. Oczywiście dla Francji to nie było niespodzianka. Ale na pewno Francja oczekiwała jakieś nawet moralne czy symboliczne wsparcie ze strony Polski. A premier Tusk był zaproszony do Paryża, do szczytu, który był bardzo szybko zorganizowany, żeby tworzyć wspólnej reakcji, tak, wspólna decyzja. Tam był też Hillary Clinton itd. itd. I niestety tutaj Polska wzięła decyzję, żeby nie interweniować. Na początek nawet Polska była przeciwna, tak jak Niemcy, tak? I to zrozumiem, że Polska nie chciała być może zostawić Angela Merkel sama w Unii Europejskiej w tej sprawie, żeby ona nie była izolowana, powiedzmy. I też prawdopodobnie z powodu takiej polityki wewnętrznej Polski, bo zaraz były wybory parlamentarne w Polsce i na pewno Polacy, tak jak sondaże pokazywały, tak, że Polacy są trochę zmęczeni z interwencji na zewnątrz itd., itd. Więc to był nie tak popularny i za kilka miesięcy przed wyborami to na pewno nic z tego nie wejdzie. Tak? Ale na pewno tutaj był coś tak, podział Europy, potem Francja. To był chyba powrót do realności. I ja być może dzisiaj wieczorem też będę podkreślać, tak? To, co jest realne, bo Leszek powiedział zaraz, co może być zaakceptowane przez inne państwa członkowskie, a ja będę podkreślał to, co jest dzisiaj realistycznie. To znaczy
jeżeli ja chciałbym nie tak dużo mówić o przemówienia, words, ale raczej o konkretach, tak? Co jest dzisiaj realistycznie. Tak? Więc kiedy już nie mieliśmy zgody ze strony Polski i to był trochę przeciw, tak, te wszystkie poprzednie deklaracje, czy wspólny list do pani Ashton między Polską, Niemiec, Francja, jeżeli jesteśmy gotowi do głębszej integracji w polityce obronności Unii Europejskiej, no to potem po prostu Francja nie miała żadnego innego wyboru niż się zwrócić do tych, którzy tylko mają naprawdę potencjał militarny w Europie, to znaczy Anglicy, tak? Bo razem z Wielką Brytanią to Francja ma prawie 50% wydatków militarnych w Europie. I to jest też potęga atomowa, więc mamy oczywiście wspólne interesy, tak? Wspólny potencjał. To jest prawdziwym partnerem, tak? który myśli o bezpieczeństwie na taki długi okres. Tak? Mamy wspólne stan, każdy kraj ma strategię długoterminową, mamy białą księgę, tak? Wiadomo co będzie. Mamy we Francji taka ustawa wieloletnia, tak? W sprawie rozkłady do wydatki militarnej. I nawet jeżeli rząd się zmieni, czy prezydent się zmieni, to eksperci we Francji są raczej, jest kompromis, jest konsensus, tak? Że to jest warto, że warto zainwestować. Bo to jest przyszłość bezpieczeństwa, tak? I raczej nie trzeba za dużo liczyć nad Amerykanami, tak? Bo ale już to Polska też to od niedawno, tak, też no, trochę się nauczyło w tym kierunku, tak, po to co się stało w Gruzji i tak dalej, czy po sprawa dalszej antyrakietowej. To tutaj myśleliśmy, że trochę Francja być może oczekiwała coś więcej od Polski, tak, w tym kontekście dokładnie, a tutaj no nie było, więc. A potem nie tylko to, ale myślę, że potem też ty można to usłyszeć w prasie, tak? Czy potem te deklaracje Polski, ministra Sikorskiego, który też krytykował ta umowa między Francją a Wielką Brytanią w sprawie, bo jest taka umowa bardzo bilateralna, umocniająca współpracę militarną między Francją a Polską, to też nie było dobrze, myślę, odebrane ze strony Francji i tak. To podkreślam jeszcze raz, tak? Myślę, że dzisiaj to są realia, które żądają, tak? Rządzą. Więc jeżeli nie możemy zrobić wspólnej polityki z obronności z Polską i z Niemcą, no to robimy to z Wielką Brytanią. Oczywiście to nie jest na szybu Unii Europejskiej. To nie jest na szczeblu trójkąt bermański, ale to jest na szczeblu bardzo międzyrządową, to znaczy nawet bilateralną tutaj, z tym, którym liczy w tym kierunku. Trzeci priorytet polskiej prezydencji to było tworzenie partnerstwa wschodnie. I ten partnerstwo wschodnie, no też wiadomo, też tutaj, tu jeszcze raz, to nie jest, tutaj Polska miała mały wpływ do tego, tak, ale to co się działo najpierw po wyborach w Ukrainie, tak, legalne wybory, no już, że pomarańcza rewolucja jest trochę daleko, powiedzmy, tak, czy zapomnieli chyba o tym, czyli, no, bo była alternatywa, powiedzmy, po wyborach i nowe władze były nie tak zainteresowane z tym partnerstwem, potem no, problem z panią Tymoszenko i tak dalej, więc to było trudno potem dla całej Unii Europejskiej, żeby podpisać umowę o partnerstwie z państwem, który no, nie tak do końca, powiedzmy, respektuje prawa człowieka. To drugi przykład, tak? Ten otwarcie, które Unia zrobiła w kierunku Łukaszenko
na prośbę Polski też skończyło no, trochę źle, tak, że reżim szerszy pokazywał twardy twarz, tak. No i ten szczyt, szczyt Partnerstwa Wschodniego, nie, powiedzmy, miał mało wyników, biorąc pod uwagę jeszcze raz ten kontekst. A czwarty priorytet to był wzmocnienie rynek jednolity, tak? Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. A oczywiście ten priorytet był po prostu zapomniany, dlatego że no, padł tam kryzys ekonomiczny, finansowy, że jeszcze raz o wiele pogłębsił, tak? Po co się wydarzyło w Grecji, potem ten rynek wewnętrzny, że kolejne kraje były w buzie, powiedzmy Hiszpania, Włochy, nawet Francja. I oczywiście tutaj no, też Polska miał mały wpływ do tego, tak? Bo Polska nie jest w strefie euro. Polska ma PKB, ma poziom PKB, dokładnie ten sam poziom PKB niż Belgia w zeszłym roku. To jest 354 miliardów euro. To jest nic, to nic. To jest w porównywaniu do Niemiec czy do Francji, które wspólnie mają 50% PKB całej strefy euro. To jest inna skala, powiedzmy, oczywiście. Więc tutaj też trudno oczekiwać przywództwo, bo jeszcze powiedziałem, że przywództwo jest oczekiwane do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Więc oczywiście tutaj też Polska nie miała wpływ do tego, bo też nie była nie jest w strefie euro, nie jest w G20, a Francja miała przywództwo w tym samym czasie G8, G20. I to są sprawy oczywiście międzynarodowe, bo trzeba rozmawiać, kompromis znaleźć, no, współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Chiną. Więc trudno, więc naprawdę ten kontekst był bardzo, bardzo trudny, bardzo nieprzyjemny, powiedzmy, dla Polski. I oczywiście w tym sensie, w tej sprawie kryzys w strefie euro, oczywiście ostatnia decyzja, to znaczy decyzja Wielkiej Brytanii w czasie szczytu 9 grudnia w Brukseli, no to był chyba ostatnia rzecz, która może się zdarzyć, tak? No, w złym kontekście, tak? To znaczy, że no, w końcu zdecydowali się, żeby nie grać razem, tak? Wspólnie. I że Cameron bronił interesy Wielkiej Brytanii i nie widział korzyści dla niego, żeby po prostu cała Unia poszła dalej w kierunku więcej integracji ekonomicznej, to znaczy politycznej, w tym sensie, że strefa euro potrzebuje taki rząd ekonomiczny, powiedzmy, tak? Economic governance. I ja myślę, że wrócąc jeszcze raz do realności, od tego momentu Unia jest inna. Inna, bo jest kryzys. Też Polska jest teraz inna. Wszyscy jesteśmy inni, myślę. Dlatego, że kontekst w ogóle się zmienił, tak? I do tego momentu próbowaliśmy zawsze, no, to nie było łatwo, rozmowy, negocjacje z Brytyjczykami, ale tutaj to było wyraźnie powiedziane, że nie idziemy dalej. Tak? Więc to jest no, limit do głębszej integracji. Wcześniej to był ten wyrok Trybunału w Karlsruhe, tak, ze strony Niemiec, ja? że no, też są limit do granicy, do głębszej integracji, do głębszej oddania suwerenności do Brukseli itd. Więc myślę, że kontekst dzisiejszy, i tutaj nie mówię nawet, czy to mi podoba, czy nie. Myślę, że to są bardzo konkretne że fakty, tak? Fakty, że jeżeli chcemy iść dalej, w kierunku więcej, głębszej integracji europejskiej, nie mamy innego wyboru, że wspierać i liczyć nad międzyrządową integracją.
I z tego punktu widzenia, i to jest moje słowo konkluzje, powiedzmy, czułem, że przemówienia Radosława Kiścikowskiego w Berlinie, tak jak Leszek wspomniał, jest bardzo ważny. Bardzo ważny, bo to jest wielka zmiana polityki europejskiej Polski, naprawdę, bo czy wspominasz, my dobrze wspominamy kilka lat temu przemówienie posła Platformy Obywatelskiej, Nica albo śmierć. Więc to było trudno, żeby znegocjować traktat liboński. Więc to jest naprawdę duża zmiana polityki europejskiej Polski. Tak? Idziemy w kierunku więcej federalizmu. Tak? I są kilka przykładów, ale teraz nie mam dużo czasu, żeby być może wrócić do tego później. Ale dla mnie to bardzo się cieszę z tego przemówienia. Tylko mój problem to jest, że ja trochę boję się, że to jest trochę za późno, tak? Że to przemówienie jest opublikowane, powiedzmy, i jest taki dekalaż, jak to jest dekalaż? Nie w czasie. No tak, że jest trochę opóźnienie, tak? Po prostu z faktami, tak? Że jak wygląda dzisiaj Europa, jakie są realia dzisiejszej Europy, tak? Że no tak, ale jeżeli mamy wetum Wielkiej Brytanii, to jak? No bo jeżeli jeden kraj, jedno państwo mówi nie, no to nic nie jest możliwe. Więc wszyscy możemy powiedzieć i oczekiwać, tak? Mieć nadzieję, że idziemy wszyscy razem, 27 krajów, do głębszej integracji, ale tutaj mamy opozycję jednego państwa i więc po prostu w tym kierunku już nie można pójść. Albo czekać, trzeba poczekać na kolejne wybory, tak? No ale kryzys nie czeka, tak? Więc potrzebujemy już bardzo szybko rozwiązanie. I dwa dni temu minister Sikorski wziął udział w konferencji, w debacie na UW i powiedział coś, który też mi trochę zaskoczył. Bo on powiedział, że dzisiaj w Europie on robił porównywanie ze sytuacją Stanów Zjednoczonych. I powiedział tak, że rozwiązanie, które mógłby być efektywne, żeby walczyć z kryzysem, on mówi oczywiście na temat banku centralnego w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli jest decyzja, to tak, padnie decyzja i coś robią, tak, nie ma tak dużo, nie potrzebują takie zgody 27 krajów czy 17 krajów strefy euro. Więc powiedział tak, że te rozwiązanie, które mógłby być efektywne w kontekście dzisiejszym, nie są po prostu możliwe. I to jest ciekawe. No więc jeżeli to nie jest możliwe, no trzeba znaleźć inne rozwiązanie, tak? To znaczy, że i dlatego myślę, że ten tandem niemiecki, francuski jest potrzebny dzisiaj. Ja trochę żałuję także, że nie widzę dzisiaj inne konkretne, realne propozycje, żeby rozwiązywać ten kryzys. Ale jeżeli ten silnik, tak, ten tandem jest jeszcze w stanie zaproponować rozwiązanie, no to dobrze, jeżeli oni są uzgodnione przez być może 12 krajów, bo tak jest dzisiaj przewidziane w tym międzyrządowym traktatem, który jest w trakcie przygotowania, no to idziemy na 12 krajów, idziemy w tym kierunku.